siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych z zespołu. Szósty set. 25 odcinek podcastu Szósty Set. Jesteśmy z wami w stałym, trzyosobowym gronie. Stałym, ostatnio znowu stałym, tak można powiedzieć. Także na początek może się przywitamy. Oczywiście Michał Kwiatko-Bębnowski. Lekko zachrypnięty Piotr Złoch. I Filip Kurfanty. Ostatnio próbowaliśmy nowego formatu, no i powiedzmy sobie szczerze, jeden odcinek to trochę za mała próba, żeby podjąć jakieś konkretne decyzje, żeby wyciągnąć jakieś daleko idące wnioski, więc wypróbujemy i tym razem tej formy z podziałem. Wtedy był to podział na trzy tercje, tak to może nazwijmy, no to dzisiaj z hokeja przenosimy się do piłki nożnej, będziemy mieli dwie połowy, zobaczymy, może w przyszłym odcinku trafimy na boiska koszykarskie. Natomiast dzisiaj dwa tematy główne, po prostu dzielimy to w taki bardzo, powiedzmy, sposób tradycyjny, czyli najpierw Liga Mistrzów, a później przeniesiemy się do tego, co działo się w Plus Lidze. Liga Mistrzów oraz Puchar CEF oczywiście, europejskie puchary. Piotr chciał tu kraść mi mikrofon właśnie, żeby to dodać. Na szczęście domyśliłem się sam. No, ale żebym nie mówił za długo, no to na początek, na taką może rozgrzewkę trochę przed Ligą Mistrzów, chociaż kibice z Rzeszowa pewnie trochę się mogą obrazić za to określenie, ale będziemy mieli jutro starcie Asekoresowi z Białogorie Białgorod, rewanż w półfinale Pucharu CEF. No i Filip, oddajemy ci głos, bo byłeś na treningu rosyjskiej drużyny, która wiemy, że już pozostały jej tylko jedne rozgrywki w tym sezonie. No i chyba motywacja musi być duża w szeregach ekipy Białogorie. Tak, ekipa Aleksandra Kosarjewa, no to nie jest takie jednoznaczne, bo nie wiadomo, kto tak do końca jest trenerem tej drużyny, ale okej. Okay. Drużyna Kosarjewa przyjechała na Rzeszowa już wczoraj właściwie, bo można ich było zobaczyć na meczu Developersu, także dosyć chyba poważnie traktują ten półfinał Pucharu CEF, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co ty, Michał, mówiłeś, że oni już na poziomie ćwierćfinałów pożegnali się z rozgrywkami o medale Superligi, przegrali z Kuzbasem Kemerowo dwa spotkania ćwierćfinałowe i są już poza rozgrywkami. Dzisiaj byłem na ich treningu, właściwie tyle, co wróciłem stamtąd. Trenują wszyscy, wydaje się, że wszystko tam jest w porządku, chociaż akurat po zakończeniu treningu jakieś okłady na kolanach miał Dima Muserski, Konstantin Bakun, ale raczej to tak bardziej jakaś profilaktyka, a nie jakiś poważny uraz, bo trenowali oni normalnie. Z tego co widziałem, siedzi im zagrywka, także tu raczej jakaś różnica w hali nie będzie wchodziła w grę, przynajmniej tak to dzisiaj wyglądało na treningach, a w pozostałych elementach nic wielkiego na treningu nie dało się dostrzec. Czy zagra Bakun, czy nie zagra? Wolałbym, żeby zagrał, bo kapitalnie zagrywał Roman Daniłow, no i to jest taki zmiennik Bakuna, także na pewno obawiałbym się zagrywki Daniłowa jutro. No właśnie, w kuluarowych dyskusjach przedodcinkowych zwróciłeś uwagę, Filipie, na to, że no gdyby nie zagrywka, to ten Białgorod to w sumie całkiem przeciętny i tak trochę uśmiechając się do ciebie, czy ty widzisz szansę na to, żeby Resowia jutro powalczyła? Mówię tutaj o takiej walce, że powiedzmy po dwóch, trzech setach na przykład będzie 2-1 dla Rzeszowa, jeszcze wszystko będzie otwarte, bo za walkę raczej nie będę traktował sytuacji, w której Białgorod wygra dwa sety, już będzie miał, powiedzmy, grę głęboko w ciemnej. Widziałem dzisiejszy trening Białgorodu, widziałem też rzeczywiście mecz Resowi na Podpromie ostatnio z Bydgoszczą i jeśli zespół miał taki cel, żeby wlać w serca kibiców jakąś nadzieję tym spotkaniem, to na pewno mu się to nie udało. Mecz stał na bardzo słabym poziomie i ten element, na który ja najbardziej liczę w kontekście spotkania z Białgorodem, zagrywka zawiódł. Chyba Tibor Osar na przykład, czyli ten teoretycznie najlepiej zagrywający w Resowi, pierwsze dwa sety zepsuł chyba wszystkie swoje zagrywki. Te dwa asy, które on tam ma w tych stykach wpisane dopiero w trzecim secie, ale ogólnie no Resowia nie pokazała się do dobrej strony, pomimo zwycięstwa 3-0. Trzeba liczyć po prostu, że ta forma jutro zaskoczy. No przede wszystkim zagrywka. No ciężko liczyć na coś innego, jeżeli to będzie wyglądało tak jak w Białgorodzie, że Białgorod bardzo dobrze zagrywa, to Resowi trudno będzie rozwiązać problemy w ataku, jakie miała w tym pierwszym spotkaniu, bo tam moim zdaniem, oprócz tego, że Resowia słabo zagrywała, to bardzo źle grała w ataku. Poczynamy do rozegrania, po moim zdaniem jakieś takie dziwne wybory i jeśli to będzie wyglądało tak jak w Białgorodzie, no to nie ma żadnej szansy jak dla mnie, ale nie wiem, chyba gorzej już po prostu być nie może i liczę, że coś jeszcze Resowia po prostu powalczy. No tak, te problemy w ofensywie, no to też, no powiedzmy, są naturalnym następstwem właśnie dobrej zagrywki. No a jak dobra zagrywka, no to myślę, że Lukasz Tichaczek też już nie jest magikiem, może nigdy nie był, a teraz to myślę, że już wyjątkowo dość rzemieślniczo na tym rozegraniu wygląda, no i pewnie stąd też te problemy w ofensywie. No więc sam jestem ciekaw tego meczu, ale nie spodziewam się tutaj
szału. W szczególności, no, że ufam twojej ocenie. Jeszcze tak w sumie mam taką myśl, że przecież w zeszłym sezonie z Białogradem rywalizowała Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Zespół Odresowi dzisiejszej o wiele mocniejszy, gdzie grali chyba trochę lepiej niż w tym sezonie. No a przecież biorąc pod uwagę zespół Białogrodu w tym i tamtym sezonie, no to tam jest taka różnica, że za Dmytro Teriumienkę, który grał w tym dwóch meczu, dzisiaj jest Nikołaj Nikołow. Strasznie Zaksę tam pamiętam, że tą zagrywką karał mocno. Złoił ich mocno, tak, okej, okay, ale mi się wydaje, że z dwójki Teriumienko-Nikołow jednak wybrałbym Nikołowa. A druga sprawa, grał z Zaksą większość, znaczy przepraszam, nie większość, część setów Chtiej, który po sezonie odszedł na emeryturę, a pozostałą część tego dwóch meczu grał Jereścienko. No i wydaje mi się, że po prostu do sobie trafiłam na kadrowo jeszcze silniej jeszcze zespół Białogorodu, także no pomimo tego, że ten zespół nie wygląda najlepiej, jeśli chodzi o te wyniki, chociażby w Superlidze, to jednak przeciwnik bardzo mocny i Resowi nie ma co jakoś potem wypominać, że przegrali z Białogorodem, który odpadł w ćwierćfinale Superligi. No jeszcze o zmianie na rozegraniu chyba zapomniałeś na dodatek. O właśnie, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Marlona zastąpił Gramkin, no i moim zdaniem też jest zmiana, chyba nawet można powiedzieć najważniejsza w tym zespole. Po prostu Resowi, nie wiem, źle trafiła. Nawet jak przegra, no to nie będzie to jakieś wielkie, moim zdaniem, wydarzenie. To może wzorem piosenki Sylwii Grzeszczak, cieszmy się z małych rzeczy, bo wzór na szczęście w nich zapisany jest. Więc tak. Resowia może tutaj spróbuje, nie wiem, chociaż zaliczyć pierwszy blok w tym dwumeczu, wyjść z efektywnością ataku ponad 10%, już to będzie jakiś może mały sukces, jak Filipie uważasz? No tak, 12-0 w bloku w pierwszym spotkaniu chyba wszystko mówi. Ciężko nawet jest skomentować to w jakikolwiek sposób. No po prostu Resowia musi poprawić swoją grę i tylko na to można liczyć. No, no jeśli tylko ja mogę cię w jakiś sposób pocieszyć, pamiętam jeszcze czasy piękne, kiedy mieszkałem w Olsztynie i wtedy do Olsztyna też przyjechał Białogard. Olsztyn w ogóle był w takim trochę w podobnej sytuacji trochę do Resowii, a trochę też do dzisiejszego Trefla Gdańsk, bo wtedy właśnie przyszły problemy z pieniędzmi i po kilku naprawdę takich bogatych sezonach było gorzej. Ten skład się trochę zmienił na niekorzyść, no ale Olsztyn grał w pucharach, wtedy przyjechał Białogard, wtedy chyba jeszcze Lokomotiv, a nie Białogorje, taką nazwą występował ten zespół, no i też były to straszliwe baty, zresztą pierwszy mecz był na wyjeździe, to co ja zapamiętałem to chyba to, że Grzegorz Szymański bodaj na około tam 30 prób w tym dwumeczu skończył cały jeden atak. To taką rzecz zapamiętałem, także tu pod tym względem dostrzegam pewne podobieństwo. To ja mam trochę inny przykład, ale dużo bardziej pozytywny. Pamiętam finał Pucharu też z zeszłego sezonu, gdzie Trentino w pierwszym spotkaniu z Tours wygrało za 3 punkty, natomiast pojechali na rewanż do Francji, to był mecz pożegnalny Dawida Koniecznego z zespołem Tours. No i Tours to spotkanie wygrało też za 3 punkty, wygrało Złotego Ceta, także dosyć niespodziewanie. Zespół francuski zdobył puchar kosztem włoskiego Trentino. I to właśnie przegrywając dosyć gładko w pierwszym spotkaniu. Wszystko jest możliwe, ja akurat jeszcze z tego meczu z Białogorodem zapamiętałem, że akurat to był pierwszy sezon, który był dla mnie jako młodego wtedy jeszcze kibica takim sezonem, który trochę wychowywał mnie, jeżeli chodzi o porażki. I na ten moment, tamto spotkanie z Białogorodem, to chyba była najbardziej upokarzająca porażka, jaką ja widziałem AZS Olsztyn w moim życiu wtedy, bo to był tam chyba 2008 rok, jeżeli dobrze pamiętam. No i wtedy Olsztyn jeszcze raczej po takich sezonach, gdzie tych porażek upokarzających było niedużo. A to były po prostu okrutne baty, więc nie życzę ci tego, Filipie, żeby to się wydarzyło jutro na Podpromiu, no bo jest to po prostu przykre i jak widzisz, 10 lat mija, to siedzi w człowieku bardzo mocno. No tak, Resowia ma kogo pomścić. Może pomścić Olsztyn, może pomścić zeszłosezonową Zaksę, także... I tego pozostaje nam tylko życzyć. No dobrze, mówiliśmy, że to taki trochę przedsmak, no to przenieśmy się do dania głównego, a danie główne rozłożone tym razem na 2 dni. Pierwsze danie główne w środę, drugie w czwartek. Tak, dobrze mówię, w czwartek. I o ile pierwszy to typowy schabowy z ziemniaczkami, poprawiony bigosem, no to przy drugim pierogi tutaj zetrą się trochę ze spaghetti bolognese, tak? Tak możemy powiedzieć. Pierogi ruskie? Tak, tak. To bo pierogi ruskie, jak sama nazwa wskazuje, wcale z Rosji nie pochodzą. Potraktujmy to powiedzmy jako nasze rodowite danie. Tak, tak, to prawda. No ale właśnie, zajmijmy się najpierw tym wewnątrzpolskim pojedynkiem, bo od niego zaczynamy. Także no... Zaksa Kędzierzyn-Koźle jednak z dużą tutaj zaliczką przystępuje do starcia z Jastrzębskim Węglem. Daleko Jastrzębia nie wiemy, że nie mają, to jest tam kilkadziesiąt kilometrów raptem odległości. Nawet nie wiem, czy w takich przypadkach Jastrzębie w ogóle
kwateruje się, że tak powiem, w Kędzierzynie, czy oni po prostu nie jadą sobie dzień przed meczem autokarem klubowym, czy nawet prywatnie na trening po prostu w hali rywala i tak samo dojeżdżają. W sumie to jest ciekawa sprawa, którą kiedyś można byłoby sprawdzić i się dowiedzieć, jak to wygląda. Stawiam jednak na autokar. Ale bez hotelu, tak? Tak, stawiam na autokar bez hotelu. No cóż, w każdym razie, gdyby, bo było bardzo blisko w tym pierwszym meczu, żeby Jastrzębie po dwóch setach, no takich w sumie dość ciężkich batów, zdołało się podnieść i doprowadzić co najmniej do tiebreaka. I myślę, że gdyby do tego tiebreaka ostatecznie doszło, no to jeszcze mielibyśmy sytuację względnie otwartą. Natomiast no teraz nie wiem, jak wy sądzicie. Myślę, że jednak te dwa sety dla Kędzierzyna, bo tylko tyle im wystarczy do awansu, no to jest coś, co mała katastrofa musiałaby się wydarzyć, żeby Zaksa tego nie ugrała chyba. Moim zdaniem nie ma szans. W sensie nie wierzę w to, że Jastrzębski Węgiel jest w stanie za 3 punkty w Kędzierzynie wygrać. No ja myślę, że po 3 setach wszystko będzie jasne i to albo będzie 3-0, albo 2-1 dla Zaksy. Już będzie wiadomo, kto awansuje do kolejnej rundy. Tam faktycznie w tym pierwszym meczu było dość niedaleko do tego, żeby Jastrzębski Węgiel doprowadził do 5 seta, ale to akurat te pierwsze 2 sety to była stara dobra Zaksa i to była Zaksa, która bardzo mi się skojarzyła z meczu z Olsztynem tegorocznym. Ja wiem, że tych wątków olsztyńskich u nas w podcaście dużo, z oczywistych względów, ale wtedy ta Zaksa była po prostu nie do zajechania. Dobre przyjęcie, Toniutti się bawił, wysoka skuteczność w ataku, wrzutki środkowi, pipe, jakieś tam, nie wiem, zabawy, no bardzo dobrze wyglądała gra Zaksy w tych dwóch setach. No i ja szczerze powiedziawszy, to, że Jastrzębski po tej 10-minutowej przerwie się odbudował, to było dla mnie małe zaskoczenie, no ale z drugiej strony, no Olsztyn też wtedy miał jakieś tam swoje szanse. A ty, Filipie, jak oceniasz szansę Jastrzębia na awans? Jestem z wami zgodny. Moim zdaniem ten dwumecz rozstrzygnie się po max 3 setach. Myślę, że tam będzie 2-1 dla Zaksy albo 2-0 dla Zaksy i to będzie wszystko. Pewnie dużo by zmieniło to, gdyby Jastrzębie wygrało tego 4 seta w swojej hali, gdzie było 35-33 dla Zaksy. A to ta przegrana partia, myślę, że mocno pociera skrzydła Jastrzębianom, no i jednak ten zerowy dorobek punktowy z własnej hali tutaj przesądzi. No właśnie, a jeżeli już Jastrzębie miałoby mieć jakiekolwiek szanse, no to chyba Oliwa musiałby się wznieść na wyżyny wyżyn. To jest jeszcze w ogóle możliwe, żeby on zagrał takie mecze jak najlepsze swoje spotkania tamtego sezonu? Chociaż ja i tak pamiętam ten pierwszy półfinał z Zaksą, chyba on właśnie w Kędzierzynie, tak? Jeżeli dobrze mówię, jak to... Nie, przepraszam. Pierwszy mecz był chyba w Jastrzębiu. Tak. No ale w każdym razie właśnie pamiętam, że tak jak Oliwa nie zagrał ani jednego słabego meczu przez całą fazę zasadniczą chyba, no to trafił właśnie na Zaksę i Zaksa wiedziała, jak go powstrzymać. I wiedział to zresztą Fefe Dejerci właśnie wtedy. Czy to na pewno tylko Oliwa? No bo akurat gdyby nie dobra zmiana Rodrigo Quirogi w meczu z Kędzierzynem Koźlem w tym pierwszym meczu 1/6 Ligi Mistrzów, no to myślę, że Jastrzębie w ogóle by nie powalczyło w tym 3. i 4. secie. No i myślę, że to właśnie bardzo dobra zmiana Argentyńczyka, który w parze z Jasonem De Rocco po prostu robił dobrą robotę, więc jest życie bez Oliwy, no ale myślę, że jeżeli chodzi o zwycięstwo za 3 punkty, no to już tego życia bez Oliwy w Jastrzębiu po prostu nie ma. No i bez niego tutaj szans dużych nie mam. No ale mówię, to zaznaczam, że to wejście Rodrigo Quirogi było bardzo udane w pierwszym meczu, no i Jastrzębie potrafi grać bez Oliwy, jak się okazuje, co było dla mnie małym zaskoczeniem. Ale chyba i tak żaden z nas nie wierzy w to, że Jastrzębie takim zestawieniem, czyli Quiroga, De Rocco wyjdzie na Zaksę, a jeżeli wyjdzie z Oliwą i Oliwie znowu ten mecz nie wyjdzie, to jakby margines błędu zaraz się będzie kończył, bo też podejrzewam, że Fefe De Giorgi, no to czym dobrze się poprzedniego lata przekonaliśmy, nie jest trener, który bardzo szybko dokonuje. No a tutaj jakby tego czasu no praktycznie nie mam, tak jak mówiliśmy, 2 sety dla Zaksy jest po zabawie. Tak ogólnie jeszcze tu mi się wydaje, że Jastrzębie grając chociażby z De Rocco i Quirogą swojego maksa, to nie będzie zespół, który można stawiać na równi z Zaksą, nawet grającą pewnie nie w swojej najwyższej formie, jednak mi się wydaje, że para De Rocco i Quiroga ma pewne swoje ograniczenia i momentami ta gra ich może dobrze wyglądać, ale to jednak w ich najwyższej dyspozycji jednak to będzie tak nadal coś, co będzie sprawiało, że przewagę tutaj będzie jednak zyskiwała Zaksa i mówię, będzie dla mnie ogromną sensacją, jeśli Jastrzębie ten dwumecz rozstrzygnie na swoją korzyść. A jeżeli tak się stanie, to wiecie, na co zwalimy? Tak, na Piotrka Złocha. Tak, na mnie, tak, na mnie tym razem. Ja zwalę na Filipa Korwantego. Rok 6 seta. Nie, ale ja myślę, że nawiązując do twoich słów, Michale, ja myślę, że ja tego schabowego z ziemniakami ze smakiem zjem i mam nadzieję, że mi się nie będzie odbijał potem przez cały wieczór. Czego sobie i państwu życzymy.
No cóż, no to przenieśmy się do tej naszego starcia, jak już jesteśmy w tych kulinarnych tematach, czyli kuchnia włoska kontra polska, jak to mówiliśmy, spaghetti bolognese, czy w zasadzie no nie bolognese w tym przypadku, ale ogólnie powiedzmy spaghetti tak kontra nasze pierogi. Tak tam przypadło tutaj z przydziału. Ten przydział nie miał absolutnie żadnych podtekstów, ani nie był w żaden sposób przemyślany, żeby była jasność. Jeżeli ktoś nie lubi pierogów, a jest kibicem Skry, to bardzo uprzejmie przepraszamy, że akurat tak się dostało tutaj. A jeżeli jest kibicem Zawiercia, no to może się akurat wpasujemy w gusta. O tym też nie pomyślałem. Przejdźmy do meritum jednak. Tak, no właśnie, no i tak jak mówiliśmy, że gdyby Jastrzębie tego czwartego seta wygrało, to jeszcze można by było liczyć na jakąś walkę, a tak chyba wszystko jest rozstrzygnięte, to nie macie wrażenia, że troszkę podobna sytuacja jest w przypadku Skry Bełchatów i ich starcia z Lubę, no bo było 2-0, wszystko szło dobrze, Skra fantastycznie, naprawdę wykorzystywała po prostu pewne niedostatki w grze włoskiego klubu, przede wszystkim myślę, że słabą zagrywkę, no bo taką Lubę prezentowało przez te pierwsze dwa sety, no i niestety... Jak to się stało? Pomimo tego się... jedynie na przewagi wygrała te dwa pierwsze sety. Także no tak, ja w ogóle bardzo dla mnie to było porównywalne do tego, co widzieliśmy w Krakowie. I tam też Lubę nie serwowało, i to nie przez dwa, a przez trzy sety, tylko tam Skra niestety swoimi różnymi głupimi błędami i po prostu no, nieumiejętnością wykorzystania tego ostatecznie właśnie na bardzo blisko te trzy sety przegrała. No tym razem i za to naprawdę duży szacunek, potrafili to wykorzystać, również dzięki naprawdę świetnej swojej grze, to wykorzystali w pełni jakby słabość przeciwnika. Mówi się też, że gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Lubę w tych pierwszych dwóch setach pozwoliło Skrze na wiele, a Skra no, wykorzystała to w 100%, myślę. Ale niestety, no od trzeciego seta to już było inne Lubę i pamiętam, jak właśnie po tych dwóch setach napisałem to, co przed chwilą też powiedziałem i Kuba Malkę tutaj troszeczkę mnie skrytykował za to, że typowo polskie myślenie, że nie umiemy cieszyć się z sukcesów i tak dalej. No i chciałbym, żeby nie wyszło na mojej, żeby nie mógł mówić, a nie mówiłem, ale chyba niestety tak się właśnie stało, po prostu Lubę wrzuciło trochę wyższy bieg i w sumie było po zabawie. Ja akurat przed meczem wieszczyłem, że akurat ten mecz w Łodzi może być meczem równym, no i on był faktycznie równy, no bo sam wynik na to wskazuje, czy inaczej. Równe były dwa sety, a trzy sety już równe nie były, absolutnie. No bo wtedy już Włosi dominowali, czy Włosi, no zespół włoski, tak, z kilkoma Włochami w drużynie, wszak. No i wtedy już ta dominacja pełna, no i chyba taki jest po prostu poziom tych dwóch zespołów. W sensie to był taki mecz, w którym jeżeli drużyna, która jest faworytem, gra trochę poniżej swojego poziomu, a drużyna, która powiedzmy jest tutaj underdogiem, posługując się terminologią bukmacherską, to wtedy te mecze mogą być wyrównane, sety mogą być wyrównane i takie mecze czasem potrafią się zakończyć niespodzianką. No tutaj te dwa sety może tą niespodzianką były, no ale finalnie wynik jednak taki, który premiuje, no i tam Sokołow wręcz znęcał się nad przyjmującymi Skry w tych trzecim, czwartym, piątym secie. No i myślę, że we własnej hali Włosi to przypieczętują. Nie skreślam Skry, no bo ona też ma argumenty za tym, żeby zdobyć seta, zdobyć dwa sety. No a jak zdobędzie dwa sety, no to w tiebreaku wszystko się może wydarzyć, ale ja jakoś swoją opinię na temat tiebreaków jako takich w siatkówce trochę zmieniłem. Kiedyś myślałem, że to przypadek, teraz wydaje mi się, że po prostu faktycznie wygrywa drużyna lepsza, która... Tam można mówić o umiejętności grania tiebreaków, a w większości wypadków lepsza drużyna wygrywa, no bo po prostu jest w stanie dzięki swoim umiejętnościom zdobyć te 2-3 punkty więcej. Trefy Gdańsk chyba w tym sezonie na 6 tiebreaków wygrał wszystkie 6, a propos, tak mi się przypomniało odnośnie tego, co ty mówisz. Natomiast biorąc tak trochę pod lupę to spotkanie, ja mam wrażenie, że Skra trochę pada od własnej broni. Mam tu na myśli dużo piłek wystawianych do Lisnaca, aż 24 ataki Serba to jest więcej niż... na jednej z pozycji przyjmującego, czyli sumując ataki Badipura i Pęczewa, to jest właśnie więcej ataków Serba, no i tylko dwa ataki mniej niż Bartosza Bednarza. Mnóstwo tego grania środkiem, bardzo duże nadzieje pokładane w Serbie. No wiesz Filipie, no ale pytanie, czy gdyby nie było dużo grania do Serba, no to czy skrzydła nie miałyby jeszcze niższej skuteczności, no bo to taka jest też rola rozgrywającego, żeby trochę tych środkowych rywala wiązać, a gdyby odpuszczał sobie Lisinaca, no to tam by sobie pohulali, myślę, na bloku, na skrzydłach gracze
Lubę. Znaczy, być może tak, tylko że te piłki do Lisynata były wrzucane na, moim zdaniem, na tyle dużym poziomie ryzyka, że może warto było jednak spróbować wystawiać więcej piłek na skrzydła, bo Lisynat z tych 24 ataków, okej, on zdobył 16 punktów łącznie, ale on miał tylko połowę piłek skończonych w ataku, 12 z 24, do tego dwa błędy, 4 razy zablokowany. No zwłaszcza w końcówce właśnie w tych od trzeciego seta i w zasadzie im dalej w las, tym było gorzej, bo no ewidentnie po prostu Dragan Stankowicz znalazł sposób, można powiedzieć, gdzieś wyczuł to, co wrzuca Grzesiek Łomacz, czy tam momentami też Marcin Janusz do Sreczko, a Sreczko zna doskonale z reprezentacji, z treningów wspólnych, więc też wie, jak do niego skakać, żeby neutralizować jego najlepsze atuty, no i niestety tak troszkę jakby zabrakło takiej refleksji, mam wrażenie, jeśli chodzi o to rozegranie i w pewnym momencie właśnie nie przerzucenia akcentów gdzie indziej. Nie no, ja z tym akurat się zgadzam, że faktycznie inaczej, no Sreczko i rozgrywający Skry musieli grać, no bo bez niego myślę, że byłoby bardzo źle na skrzydłach. Zgadzam się z tym, że można było tę taktykę skorygować, no ale właśnie czy to nie jest różnica pomiędzy naszymi topowymi drużynami, a drużynami topowymi we Włoszech, że przychodzi taki Sreczko Lisinac na mecze, nie wiem, z czołówką, czy powiedzmy drużynami, nie wiem, gdzieś tam walczącymi, czy aspirującymi do medali w Polsce, no i on po prostu, no poza tym słabszym okresem tego sezonu, to ich powiedzmy niszczy, a teraz no po prostu po drugiej stronie siatki są środkowi, którzy też są w stanie go zatrzymać i okazuje się, że można. No i w tym kontekście, jak tak się przebąkiwało o Kubie Kochanowskim, które miały pójść do Serie A, no to jak Sreczko Lisinac potrafił być zatrzymywany przez właśnie Stankowicza w tym meczu, wydaje mi się, że Sreczko jednak lepszym środkowym od Kuby Kochanowskiego jest i lepsze warunki fizyczne ma, no to myślę, że może dla Kuby po prostu też byłoby jeszcze za wcześnie, więc to taką refleksję jeszcze miałem poboczną. No a ja właśnie twierdzę wręcz przeciwnie i dlatego też od początku byłem zwolennikiem tego, żeby Kuba już teraz do Włoch wyjeżdżał, bo no jeżeli w naszej lidze jednak do połowy sezonu, czyli do tego momentu, gdzie przytrafił się dołek formy, gdzie przytrafiła się kontuzja, jeżeli tam Kuba no też w sumie miażdżył rywali na równym poziomie, jak robił to Sreczko, tak? A w bloku był z kolei nieporównywalnie od niego lepszy, no to oczywiście, no możemy teraz mówić dołek formy i tak dalej i może faktycznie lepiej, jak jeszcze zostanie sezon w plus lidze i po prostu ustabilizuje też ten swój poziom gry. A może jednak po prostu no, od początku szybko powinien zostać rzucony na głęboką wodę i właśnie uczyć się, jak to jest grać z tymi najlepszymi środkowymi, no bo jeżeli chcemy mieć z niego w przyszłości pożytek w reprezentacji, to właśnie z takimi środkowymi będzie się mierzył. No i jak widać, no jest to jednak dość spory przeskok. A jeszcze inny scenariusz a propos właśnie Kuby Kochanowskiego, wcale nie dramatyczny jest taki, że Kuba pojedzie do Włoch, niespecjalnie sobie poradzi, ale jeszcze w takim wieku, że spokojnie może wrócić na przykład do Plus Ligi, zdobyć dodatkowe doświadczenie i wyjechać kolejny raz, albo nawet trafić do ligi trochę słabszej niż włoska i to, że już w tym najbliższym sezonie ewentualnie by mu się tam nie powiodło, to przecież by nie skreśliło wcale jego kariery, także no wydaje mi się, że mógłby trafić wszędzie i nie byłby to na niego zły ruch. No to tak czy inaczej życzę Kubie Kochanowskiemu, który gdzieś tam w centralną Polskę prawdopodobnie trafi w kolejnym sezonie. Życzę mu tego, żeby po prostu miał okazję zmierzyć się z rywalami na poziomie właśnie czy to Dragana Stankowicza, czy Dimy Muserskiego, czy może jeszcze paru innych postaci, które po prostu są w stanie pokazać mu, że ma nad czym pracować. No a myślę, że Kuba akurat też jako osoba odpowiedzialna i mądra zdaje sobie z tego sprawę. To co, to tyle o polskich spotkaniach? No i może jeszcze tak pobieżnie o spotkaniach pozostałych. No to niespodzianek też nie zabrakło. No nawet sporo niespodzianek, aczkolwiek niektóre niespodzianki w sumie do końca niespodziankami nie były, jeżeli weźmie się pod uwagę okoliczności. I tu myślę przede wszystkim o meczu Nolikom Aseik z Lokomotywem Nowosybirsk. Wiemy, że Płamen Konstantinow postawił troszeczkę wszystko na jedną kartę. Przegrało Lokomotiv pierwszy mecz z Dynamem Moskwa w playoffach i postanowił kilku podstawowych zawodników, a nawet sporą część podstawowego składu nie zabierać do Belgii. No skończyło się jak się skończyło, czyli wynikiem 0-3, aczkolwiek tam tak naprawdę no, ten trzeci set wcale przegrany być nie musiał, no ale wtedy do gry wkroczyli sędziowie i to wkroczyli w najgorszym stylu, takim na jaki już narzekaliśmy czasami w przypadku Plus Ligi, no to tam był to mniej więcej podobny poziom błędu jak te właśnie te najbardziej poważne, jakie mieliśmy w tym sezonie, te, które nas tak bulwersowały, że poświęcaliśmy im faktycznie sporo czasu w szóstym secie.
tutaj w zasadzie no, aż tyle czasu nie poświęcimy z tego względu, że jednak no, aż tak bardzo nas ten mecz może nie interesował, tak to nazwijmy. Natomiast no, jakim cudem sędziowie nie zauważyli obcierki? Filip, wrzucałeś tę sytuację zresztą na Twittera. Wrzucałeś to ty, wrzucała to chyba strona Polsat Sport, także no. Znaczy, co chyba najciekawsze w całej tej sytuacji, nawet na oficjalnym koncie na Twitterze CEF-u pojawiło się wideo właśnie z tym challenge'em, także to już jest w ogóle jakiś absurd, że CEF się poniekąd takimi sytuacjami na swoim oficjalnym kanale chwali po prostu. Filipie, chwali się albo jest transparentny, co w siatkówce nie jest taką częstą cechą, jeżeli chodzi o federację. Nie skomentuję tego, natomiast jestem ciekawy waszego zdania na temat zachowania Plamena Konstantinowa. Czy wy kiedyś, nie wiem, czy wy kojarzycie taką sytuację, że po wielkich protestach któregoś z zawodników albo trenerów sędziowie zmienili decyzję? No nie, oczywiście. Aczkolwiek długo nie mieliśmy takiej sytuacji, gdzie protesty jakby dotyczyły nie tego, co się komuś wydaje, tylko jednak tego, co widzi na telebimie, tak? Bo to było pokazane po prostu na telebimie w hali i no każda osoba w hali mogła zauważyć, że ta piłka ewidentnie po bloku była. Bo to nie była jakaś tam obcierka, którą przyglądając się dokładnie na jakimś zbliżeniu, po pięciu przejrzeniach można było dostrzec, tylko no od razu patrzysz, widzisz, mówisz, no był blok. I pokazują, no to wiesz, w tym momencie to tak jakby rozumiem, no bo to tak jak mówił Bartek Kurek bodaj, tak, po tym słynnym meczu z Resowią, że tradujemy tam i tak dalej, a ty śmiejesz tam się w twarz, no i to trochę była taka sytuacja, więc... Gwiżdżasz piłę dla nich. Tak, więc w tym momencie jednak jakby jestem w stanie troszkę zrozumieć frustrację trenera Konstantinowa, który też mam wrażenie, że chyba jakby po tym błędzie troszeczkę chyba gdzieś zrozumiał, że widocznie nie jest im z wielu względów dane wygrać choćby seta w Maseik. Wiedział, że nawet gdyby zresztą tego seta wygrali, to w kolejnym wcale nie byłoby łatwo. I chyba miałem wrażenie, że troszeczkę już jakby celowo protestował aż na tyle, żeby faktycznie tę czerwoną kartkę dostać, żeby po tym błędzie ten mecz się zakończył i żeby w ten sposób jakby został on bardziej gdzieś zauważony i był bardziej po prostu przez to szerzej komentowany. Nie wiem, może to tylko moje wrażenie. Ja po tym spotkaniu czytałem wywiady z Szczerbakowem, czyli środkowym Sybirska i właśnie z Konstantinowem. No oni na sędziach nie zostawili suchej nitki, natomiast a propos tego, co ty, Michał, mówiłeś, oprócz tego, że był widoczny na telebimie w hali challenge, to jeszcze środkowy Noliko się po prostu przyznał, że było po bloku. Także to jeszcze jakby potęguje tę sytuację. Ale zmierzałem z tamtym moim pytaniem do was, czy kojarzycie taką sytuację, żeby sędzia kiedyś zmienił decyzję po tym, jak pojawiły się jakieś duże protesty. Mi się jednak wydaje, że jeśli sędziowie już podjęli decyzję, to oni tej decyzji nie zmienią i to po prostu zawsze ja będę krytykował osoby, które swoim takim zachowaniem zbyt nerwowym po prostu prowokują kartki dla swojego zespołu, bo to jest darmowy punkt dla przeciwnika i nigdy tego nie będę popierał. Jest taki jeden południowiec w naszej lidze z kraju makaronu, spaghetti, którego trochę krytykowaliśmy za te nerwowe reakcje i za też straty punktów. No i uspokoił się, prawda? Tak, Roberto Santilli nagle się spokorniał trochę. Mhm. Natomiast Filip, mówisz, że faktycznie nie pamiętam sytuacji, żeby sędzia zmienił decyzję, natomiast pamiętam sytuację chyba z meczu Skry z AZS-em Olsztyn w tym sezonie, gdzie Skra wykorzystała już dwa challenge, wściekle doskoczyli do sędziego po którejś tam sytuacji zawodnicy Skry i sędzia wtedy, myślę, że pod tą presją postanowił wziąć challenge na siebie. Tak? Ale to miał chyba takie prawo po prostu, to nie tak, no, Oczywiście miał takie prawo. Z kieszeni wyciągnął challenge? Tylko... Oczywiście miał takie prawo, tylko pytanie jest, czy gdyby nie ten po prostu atak na słupek gospodarzy tamtego meczu, oczywiście wspartych tysiącami trąbek, to właśnie pytanie, czy sędzia taką decyzję by podjął w pełni autonomicznie, czy jednak uznałby, że on widział wystarczająco dobrze i nie widzi potrzeby tego sprawdzenia, a jednak taką decyzję wziął, bo tak jak mówimy, Skra już jakby własnego challenge'u wziąć wtedy nie mogła. Tutaj sędzia nie mógł już wziąć challenge'u, decyzji na swojej... Challenge. Tak, z challenge'u na challenge, żeby podjął jakąś decyzję, no i kto wie, no co to powtórzona piłka wtedy, jakby jednak na drugim spojrzeniu na kamerze, no nie wiem, sytuacja trudna, a ja tak jeszcze może, czy zmieniając temat, pozostając przy tym meczu, czy uważacie, że Plamen Konstantinow zamieniłby się z trenerem Dynama Moskwa, czyli nie wychodzi z grupy w Lidze Mistrzów, a jest w półfinale Ligi Rosyjskiej? To jeszcze dodatkowa taka ciekawostka, że przecież Dynamo Moskwa szanse jakiekolwiek straciło właśnie po porażce z Lokomotywem Nowosybirsk w tej ostatniej kolejce, kiedy Dynamo przegrało 2-3. Gdyby Dynamo ten mecz wygrało,
to jeszcze potem ostatecznie inne wyniki się ułożyły tak, że i tak by nie wyszło, no a natomiast oni jakby już po ostatniej piłce tego meczu z Lokomotivem stracili swoje szanse jakiekolwiek, nawet matematyczne, na wyjście. No ale później szybki rewanż właśnie w ćwierćfinale. Czy by się zamienił trener Konstantinow? No, bądźmy szczerzy, jakie szanse ma Lokomotiv na powiedzmy nawet Final Four, biorąc pod uwagę, że jednak czeka ich Perugia. Wiem, że Joanna Wyrostek się ze mną na pewno nie zgodzi. Mam nadzieję, że nas słucha. Jeżeli tak, to pozdrawiam serdecznie. Natomiast no, mi się wydaje, że jednak bardzo, bardzo niewielkie. Czytałem forum Lokomotivu Nowosybirsk i tam głosy kibiców są takie, że może i dobrze zrobić, że sobie Ligę Mistrzów odpuścili, bo tak jak ty, Michał, mówisz, czeka na nich Perugia i raczej sobie kibice wielkich nadziei na zwycięstwo w tym dwumeczu z ewentualnym z Włochami, bo przecież jeszcze nie wiadomo, czy Noliko ich jednak nie wyeliminuje w tym rewanżu, także nie wiem, mi jest ciężko ocenić. Ja nie wiem, czy bym się zamienił na awans do półfinału. Ja finalnie chyba bym się zamienił, no bo jakoś zawsze rozgrywki ligowe stawiałem na europejskie puchary. Może też dlatego, że AZS Olsztyn zawsze dawał ciała w pucharach, więc jakoś odbijał sobie trochę w lidze. No i tak, no i to była jedna niespodzianka, no i druga niespodzianka chyba również. A czyli... przerwę ci, Piotrze, jeszcze, bo teraz mi się przypomniało odnośnie tego, co ty mówiłeś o transparentności, to jednak może sobie pozwolę na mały komentarz. Dyrektorem chyba generalnym, tak to się chyba nazywa, Lokomotivu Nowosybirsk jest Roman Stanisławow i to jednocześnie jest szef, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale ogólnie chyba szef do spraw europejskich pucharów w CEF. Także jestem ciekaw, tak, czy my się dowiemy, że CEF wyciągnęło jakieś konsekwencje wobec sędziów tego spotkania w Belgii. Myślę, że być może, nawet jeśli będą jakieś wyciągnięte, to raczej się o tym nie dowiemy, bo chyba raczej centrala europejska siatkówki nie ma w swoim zwyczaju, żeby o pewnych konsekwencjach wobec sędziów informować. No dobrze, na koniec, kończąc temat tego meczu, widzicie szansę, że Masaryk chociaż te dwa sety w Nowosybirsku albo ten złoty wygrywa i przechodzi dalej? Myślę, że tak. Myślę, że jak sprawa dojdzie nawet do złotego seta, to są to na tyle, mi się wydaje, nieprzewidywalne rozgrywki, a zwłaszcza, że Noliko nie musi, Noliko chce. To mi się taki trochę cytat z pewnego sezonu Wresowi przypomniał, a Lokomotiv będzie miał po prostu bardzo już ciepło, że tak powiem, bo i własne trybuny, i perspektywa przegranego kompletnie sezonu, bo wiadomo, że Liga już nie dla nich, Puchar nie dla nich, zostaje Liga Mistrzów, no i mogą się trochę nogi pod Rosjanami i Turkiem uginać. No a ja myślę, że Noliko ma szansę w złotym secie, ale nie wierzę w to, że w regulaminowym czasie gry, czy w regulaminowych setach gry będzie w stanie Nowosybirsk ograć. Też pytanie, czy Nowosybirsk ma takiego zawodnika aktualnie, który by w pojedynkę ewentualnie potrafił wygrać właśnie na przykład do tego seta, a przypomniał mi się występ Jolana Coxa przeciwko Zaksie Kędzierzyn. To był taki zawodnik, który wtedy zagrał genialne spotkanie, no i jeśli taki fragment gry zdarzy mu się w Nowosybirsku, no to myślę, że możemy być świadkami awansu belgijskiej drużyny do playoff six. Nawiasem mówiąc, mówiłeś że o Rosjanach i Turku, o Szwedzie zapomniałeś. Tak, zapomniałem o Markusie Nilssonie, tak. Tak, ale przejdźmy do drugiej niespodzianki, tak jak mówił Piotr. Chaumont Trentino 3-2. No i Francuzi z szansami naprawdę, myślę, dość poważnymi na awans dalej. Aczkolwiek Trentino mecz ustawiło już na wtorek. Ja się zastanawiam, czy to nie jest takie typowo włoskie podejście. No bo wiemy, że bez Stevena Bouaye grało Chaumont w tym pierwszym meczu, bo on też nie zagrał teraz w meczu ligowym. No i wraca po jakimś urazie. No i myślę, że no w Chaumont robili wszystko, robią pewnie dalej wszystko, żeby on zdążył wrócić. No i nie ukrywajmy, gdyby ten mecz odbywał się na przykład w czwartek, tak jak mecz Lube ze Skrą, no to byłaby ta szansa większa niż w momencie, gdy mecz jest już we wtorek. Ale z drugiej strony, jeśli dobrze kojarzę, to Trentino grało w niedzielę pierwszy playoff z Weroną i to było spotkanie, które zakończyło się tiebreakiem wygranym przez Trentino. Także no tu też jest taka sprawa, że no Trentino miało bardzo mało czasu i pomiędzy Ligą a Ligą Mistrzów, no i jeszcze podróż do Francji, w to wszystko trzeba pleść. Także nie, to... ale ja mówię Filipie o rewanżu w tym momencie, o tym, że rewanż jest na wtorek. Aha, to przepraszam, to się nie zrozumiałem, myślałem, że mówisz o pierwszym spotkaniu. Tak, także no to Trentino już rewanż na wtorek ustala, może dlatego, żeby właśnie tego atakującego, który naprawdę może zrobić różnicę, jakby wyeliminować albo zmniejszyć szansę na jego występ. Tylko ja nie mam też z kolei pewności, czy
czy to nie było tak, że terminarz został ustalony być może jeszcze przed kontuzją francuskiego atakującego, ale to... Być może w sumie tak, tego już chyba nawet nie ustalimy, natomiast no znowu zapytam tak samo jak w przypadku Noliko. Szomon potrzebuje zwycięstwa, po prostu zwycięstwa, albo zwycięstwa w meczu po prostu trzysetowego, albo zwycięstwa w złotym secie. Czy jest szansa? No myślę, że Szomon akurat to jest zespół, który ma piekielną zagrywkę i ta zagrywka naprawdę często im mecze ustawia, natomiast nie jest to wcale zespół tylko własnej hali, o czym Skrabelhatów się bardzo boleśnie przekonała właśnie w hali Energia, a biorąc pod uwagę, że Trentino to nie jest ani najrówniejszy zespół, ani generalnie rzecz biorąc najmocniejszy, jeżeli chodzi akurat o tegoroczne rozgrywki we Włoszech, no to ja bym się nie zdziwił, gdyby Szomon naprawdę sobie postrzelało i również wpala Trento i żeby faktycznie ten awans przytrafił się Francuzom, a nie Włochom, a to by oznaczało, bo to w sumie od tego meczu to wszystko praktycznie zależy, no bo możemy chyba z góry założyć, że Perugia zwycięstwa 3-0 wyjazdowego nie wypuści w rewanżu z Halkbankiem, że mielibyśmy w playoff six aż przedstawicieli pięciu różnych krajów, bo niezależnie od wyniku Noliko z Lokomotivem będzie to jedyny przedstawiciel albo Belgii, albo Rosji, w tej fazie oczywiście. Wszystko wskazuje na to, że jak się spotkamy w takim składzie w szóstym secie za 3 lata, to będzie ciężko powiedzieć, że Belgia czy Francja nie zasługuje na więcej miejsc w Lidze Mistrzów niż Polska, także coś tu powoli zaczyna się tak klarować, a to oczywiście pół żartem. Ja akurat myślę, że Trentino, ja podobnie jak z Noliko, nie wierzę, że Szomoł będzie w stanie to Trentino na ich hali ugryźć. Pamiętam, że w zeszłym sezonie oczywiście inne Trentino, no ale to było Trentino, które w swojej hali nie przegrywało, no i myślę, że tutaj ta twierdza trydencka po prostu raczej się nie podda naporowi francuskiej drużyny. Wspominałeś, Michale, że ciekaw jesteś, czy w polskiej lidze powiodłoby się drużynie i na jaki rezultat mogłaby liczyć drużyna, w której byłoby sześciu gości z atakującą zagrywką, powiedzmy, którzy może mieliby nieco gorszy atak, gorszy blok, nie wiem, czy grę w obronie, ale na przykład jaki rezultat byliby w stanie osiągnąć, więc to jest jedna myśl, a druga myśl to Liga Francuska w jakimś tam regresie na pewno się znajduje, ale myślę, że Chomot w dość ładny sposób nawiązuje do na przykład występów Tours, które no, gdzieś tam Final Four też Ligi Mistrzów już powiedzmy ileś tam lat temu grało, więc... Grało i wygrało z Roberto Serniottim akurat jeszcze za u steru. No właśnie, Paris Volley zresztą też swego czasu miewało dobre sezony. No Paris Volley wygrywało Puchar Cef z Marko Iwowiciem na przykład, także no... W zeszłym sezonie Tours wygrało Puchar Cef, także... Jeszcze jedno pytanie na koniec i kończymy tę naszą pierwszą część o europejskich pucharach. Friedrichshafen, 32. zwycięstwo z rzędu z Berlinem na wyjeździe w Lidze Mistrzów, 33. z Berlinem w Lidze Niemieckiej i to mimo, że tam Vital Heinen porotował składem. Będzie 34. i tym samym awans? Jak myślicie? A jeżeli nie, no to powiedzmy, czy może równie dobrze Berlin z jednej strony przerwać serię Fryderyków, tak? Wygrać 3-2 i przegrać złotego seta. I odpaść jednak. Jak to widzicie? Bo ja myślę, że jednak no, we własnej hali Friedrichshafen, skoro nie przegrało z Berlinem na wyjeździe, mimo że było tego blisko, no to tutaj też się wybroni i będziemy mieli tę 34. Mi się wydaje, że tak, natomiast jeśli chodzi o tę serię Fryderyków, to przeżywałem, miałem takie jakieś małe obawy, że oni mogą przegrać to spotkanie ligowe niedzielne. Z tego względu, że sądziłem, że Heinen nie będzie chciał odkrywać wszystkich kart, bo to było spotkanie o nic. Już wiadomo było, że Friedrichshafen wygra fazę zasadniczą, a Berlin zajmie drugie miejsce, więc to był mecz właściwie o nic. Natomiast istotna wiadomość z Niemiec jest taka, że jakieś problemy z kolanem ma Paul Carroll. On wczoraj nie poleciał, nie udał się z drużyną na mecz właśnie z Berlinem. No i tutaj może być kluczowa kwestia, bo tam drugim atakującym jest Kyle Russell, który trudno powiedzieć, że radził sobie w Będzinie w Fuslidze. Nie pojechał Filipie na mecz do Friedrichshafen, nie do Berlina. W sensie, że to mówimy jakby mówimy o zawodniku drużyny z Berlina, tak? Tylko dla wyklarowania, bo tak... Tak, pomyliłem gospodarzy. Oczywiście, nie pojechał do Friedrichshafen. Mhm. Kyle'a Russella pamiętamy, albo raczej kiepsko pamiętamy z Będzina, tak? Gdzie jeszcze jako przyjmujący próbował swoich sił, no i delikatnie mówiąc, przerósł go poziom plus ligi, no to tym bardziej myślę, że raczej i rywalizacja z Fryderykami może go przerosnąć. Tam dużo zmian w tym spotkaniu ligowym było, także to raczej, mimo że kolejne zwycięstwo Friedrichshafen, to raczej nie ma co z tego spotkania wyciągać żadnych wniosków. Byłoby dla mnie dużą niespodzianką, gdyby nagle w czwartym meczu sezonu jednak Berlin to spotkanie wygrał,
bo do tej pory te spotkania, te zespoły mierzyły się trzykrotnie i za każdym razem wygrywali podopieczni Heinena. Właśnie, ale czyż nie byłoby przewrotne, gdyby to się wydarzyło właśnie teraz, w tym meczu chyba o największą stawkę z tych wszystkich rozegranych do tej pory? Myślę, że byłoby to takie... Byłby podkreślany na pewno kunszt Mokulesku. Tak, byłoby to dość znamienne. A że no, im dłużej nie przegrywasz, tym większa szansa, że w końcu przegrasz. I nie życzę tego Witalowi Heinenowi, no po prostu chciałem go zobaczyć w meczu prawdopodobnie z Aksą Kędzierzyn-Koźle, tak jak już się wracamy do tych naszych typów. Aksa dosyć niespodziewanie przegra z Resowią po tej takiej długiej serii. I to u siebie. Tak, w Berlinie nie wiadomo, czy zagra Paul Carroll, a z kolei Friedrichshafen gra, ten dwóch mecze grało do tej pory, ten mecz ligowy w Wiedemiuszu bez Filipa Collina środkowego, ale to chyba trochę mniejszy uszczerbek aniżeli Australijczyk na ataku drużyny. Dla mnie jednak takie drużyny jak Friedrichshafen, czy Chaumont, czy Nolico pokazują, że nawet na poziomie europejskim dobry scouting, wychowywanie sobie zawodników, tworzenie dobrego miejsca do rozwoju dla graczy, inwestowanie w te mniej ograne nazwiska może się przełożyć na bardzo fajny efekt sportowy. No i tego chyba życzę wszystkim polskim drużynom. A przynajmniej tym, które nie mają powiedzmy tych tam blisko albo i powyżej 10 milionów złotych budżetu. No dobrze, skończmy na tym, bo myślę, że mecz Perugii z Halugbankiem to już będzie tylko formalność, to nawet nie ma co się dłużej zatrzymywać. No, Liga Turecka, jeśli chodzi o występy w pucharach, przynajmniej w Lidze Mistrzów w tym roku, no to jest faktycznie kiepska sprawa i też paradoks, że tak wysoko zaszli nagle w rankingu po takim sezonie. Znaczy wiadomo, że ten sezon się oczywiście nie liczy. To jedna mała rzecz dla fanek Aleksa Atanasiewicza. 17 z 21 skończonych ataków chyba w Turcji, z tego co pamiętam, więc no, statystyka niebotyczna. No ale to tylko tyle. Ale że nic w przyrodzie nie ginie, zasada zachowania masy, zasada zachowania energii, pędu i te wiele innych fizycznych zasad działają, no to zagrał świetnie Atan, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. Dużo gorzej poszło mu w lidze. Sensacja niemała. Ravenna Perugia ograła u siebie 3-2. Także no i właśnie zabrakło dość mocno wsparcia Aleksandra Atanasiewicza w tym spotkaniu. No ale to tak nawiasem, myślę, że mimo tego to Halkbank na wyjeździe sobie z Perugią raczej nie powalczy, skoro nie powalczył we własnej hali. I co, no na tym zakończymy naszą pierwszą część, jeżeli chodzi o nasz 25. odcinek podcastu. A wracamy już w drugiej części, na którą również zapraszamy.